Siemanko, w dzisiejszym odcinku goszczę osobę, którą zapewne znacie, czyli Szapi. Cześć! Szapi pokaże nam dzisiaj, jak pracować z pianką. No tak, bo ja osobiście jestem ogromną fanką pianki i tutaj przybyłam tego typa, żeby go nauczyć, czemu pianka jest spoko. Ogólnie pianka Ewa to jest naprawdę bardzo fajny materiał, zwłaszcza na początkujących, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby wam go troszkę przybliżyć i przedstawić. Ogólnie piankę można kupić w Polsce w wielu sklepach około cosplayowych lub takich właśnie typowo dla DIY-ów, dla zrób to sam, hobbystów, ale polecałam takie sklepy jak Coscon i Coscraft, no bo one głównie mają to w Polsce i mają tam również różne grubości tego materiału. Dobra, powiedz mi, czy możemy użyć takich pianek jak podkłady pod panele? Podkłady do jogi, maty takie, wiesz o co mi chodzi. I taki nie, bo te materiały faktycznie można używać, no bo można je potem jakoś obrobić i nie wiem, pokryć na przykład worblą, czy jakimś takim innym twardszym materiałem, ale jednak one nie są do końca pianką Ewa. Pianka Ewa jest o wiele bardziej zbita i o wiele bardziej wytrzymała i również możemy ją formować pod ciepłem. Te pianki to właśnie karimaty, puzzle, które wspominałeś, one są ok, ale jednak nie polecam i zwłaszcza, że niezbyt łapią dobrze klej. A powiedz mi, takiej grubości używamy i do czego? To również jest temat rzeka, ponieważ jak wspomniałam, pianka przychodzi naprawdę w różnych grubościach, wielkościach, kolorach, więc naprawdę możecie sobie dobrać, co potrzebujecie, jak potrzebujecie do swojego projektu. Ale ogólnie ja bym polecała piankę czarną i bardziej zbitą, gęstszą niż mniej zbitą. Tak, jest twardsza i po pierwsze łatwiej się z nią pracuje, i po drugie łatwiej się w niej rzeźbi. W sumie potem pokażemy wam przy szlifowaniu, że jednak jeżeli szlifujemy tą piankę, to im jest twardsza, im jest bardziej zbita, tym jest po prostu łatwiej dla was. Dobra, wymieniliśmy sobie, jakie piany używamy, jakich nie używamy. To powiedz mi, czym obrabiamy piankę? Chodzi o noże, takie rzeczy. Okej, tego również jest cały asortyment, także trzeba to dobrze i rozsądnie dobrać do swoich potrzeb w waszym warsztacie. Ja bym oczywiście polecała na początku ostry nóż, to jest strasznie ważne, no bo jednak jeżeli ta pianka jest pocięta, tak wiecie, jak kurczę by wyszła psu z gardła, to nie będzie zbytnio ładny naszej zbroi. No i potem trzeba szlifować. I jak najbardziej, więcej roboty, prawda, więc to się nie opłaca. A po szlifowania również przydaje się dremel, czy jakiś zwykły papier ścierny, w kostce, w papierze, ponieważ te wszystkie krawędzie warto potem fajnie wyszlifować. I również możemy dremelem uzyskać jakieś fajne faktury, skosy, okrągłe elementy, wszystko co potrzebujecie, dremel da sobie radę. Dobra, a czym potem zabezpieczyć piankę? Cały etap malowania, jak to przebiega? Gruntowanie. To również jest strasznie długa historia, ponieważ każdy człowiek ma troszkę inny sposób gruntowania pianki. Ja osobiście preferuję wikol, czyli klej do drewna, który można kupić praktycznie w każdym sklepie budowlanym, czy jakimś nawet kiosku czasem można się nadzieć na jakieś fajne wikole. Polecam Beston lub Total Wikol. To są naprawdę bardzo dobre firmy i również po tym, jak wikol zaschnie, jest on troszkę elastyczny. Inne sposoby to na przykład używanie gumy w sprayu, którą zastosujemy dziś na filmiku i mam nadzieję, że będzie wam się to podobać, bo to jest jeden z moich ulubionych sposobów, żeby właśnie gruntować piankę. Ponieważ guma w sprayu sprawia, że pianka później jest troszkę elastyczna, więc nawet jeżeli ją jakoś wymniemy, gdzieś tam przewozi się coś z nią stanie, to naciągnę, może tego swojego pierwotnego stanu wrócić. Dobra, ja w dalszym ciągu uważam, że no, pokrywanie pianki wikłem to takie... Ciężki zawodnik. No niezbyt mi się to podoba, tym bardziej, że widziałem wiele przypadków, jak takie coś pękało. To prawda. A gięło się, potem był patrz, że farba odpada. Problem ze szpaklowaniem tego był. Jakie są inne sposoby, żeby mnie przekonać, że to ma być twardsze? Wiesz, że nie będę się bał, że na przykład się będziemy rozpychać na konwencie i mi się coś już chodzi. To prawda. Wiesz co, to co wspomniałeś, czyli to, że pianka po prostu może popękać, to jest głównie wada wikolu, więc polecam po prostu używanie dobrych produktów, jeżeli chodzi właśnie o klej wikol. Ale jeżeli potrzebujesz jeszcze większej wytrzymałości, to również możesz użyć barbling. To jest taki materiał termoplastyczny, pewnie na pewno go znasz. Tak, znaczy nie pracowałem, pracowałem raz, ale... To może pomysł na inny filmik. Tak, to byłoby ciekawe. Ale to naprawdę jest strasznie fajny materiał, ponieważ on wklejony albo do środka pomiędzy piankę, albo na zewnątrz, żeby tą piankę okryć, może naprawdę bardzo mocno wzmocnić. Więc polecam szczególnie do pracy z jakimiś elementami, które są na przykład odstające, które muszą być jakieś takie delikatne, a jednocześnie muszą wytrzymać cały dzień konwentu. Tak, a powiedz mi na przykład, do czego nadaje się pianka, bo rozumiem, że nie jest do wszystkiego. Ciężko, żeby nadawała się do wszystkiego, bo nie wiem, czy jest taki materiał, który faktycznie jest do wszystkiego. Ale naprawdę, pianka jest też bardzo, bardzo przydatna do różnych rzeczy. Wydaje mi się, że jest tak naprawdę bardzo, bardzo wielozadaniowa. Ale faktycznie to są takie elementy jak na przykład bardzo grube miecze, które muszą być w psuje no po prostu lekkie, bo nie podniesiemy wielkiego miecza betonowego, z pianki zwłaszcza, grubej pianki. Polecam jakieś styrodury, czy jakieś, nie wiem, właśnie na przykład rzeczy, które są puste w środku, więc pianka takich rzeczy się nie do końca nadaje. Ale z drugiej strony jakieś miecze, które mają w środku jakieś wypełnienie, wzmocnienie z jakiegoś właśnie drutu, to również da się to zrobić. Więc to zależy też również od tego, jak tą piankę potem obrobicie, no i co, jaką po prostu ją wzmocnicie do tego, co chcecie zrobić.
Także dobra, wszystkie takie podstawowe informacje odnośnie pianki, narzędzi, takich rzeczy chyba mamy już za sobą, taki wstęp zrobiony, fajny. I teraz zrobimy sobie przykładowego propa właśnie. Zrobimy sobie tarczę Linka. Tarczę Linka z gry Legend of Zelda. Tak. To jest super seria, polecam wszystkim. Może przekonam się do pianki. Mam nadzieję, że mi się uda się przekonać. Słuchajcie, czas wycinać nasze szablony i myślę, że będziemy wycinać albo nożyczkami, albo nożykiem, więc czym wolicie? Albo nożyczką. Kto co woli, ja jestem team nożyczki. No i ważne jest to, żeby faktycznie dobrze wyciąć te szablony i nie poprzecinać konkretnych linii, którymi będziemy po prostu łączyć naszą tarczę ze sobą. Więc Grzywa, to jest bardzo ciężkie, odpowiedzialne zadanie. Ja nigdy nie robiłem takich rzeczy. Działamy. Dobra, nasza wycinanka jest gotowa. Mamy już wszystkie elementy wycięte, no i czas je przenieść na piankę. Jesteś gotowy? Znowu wycinanie. Dokładnie, ale słuchaj, teraz trochę inaczej, ponieważ pianka ma zachować trochę inaczej niż papier, ale damy radę. Jesteś gotowy na akcję z pianką? Jeszcze go dowrócę. Damy radę. Dobra. To co, sklejamy teraz i na piankę te szablony. Tak. Jestem tarczą. Słuchajcie, gotowa. To co, teraz dajemy piankę, odrysowujemy i tniemy? Nie do końca. Musimy najpierw wyciąć obramówkę i każdy z tych elementów po kolei przenieść na odpowiednią grubość pianki. Więc jeszcze musimy trochę powycinać. Dasz radę? Jakoś damy radę. Ja zapewniam, że pianka jest fajnym materiałem, tylko trzeba się trochę pomęczyć. Jedno wszystko. Tak, tak. Dobra. No to co, robimy teraz, przysuwujemy i będzie bueno. Słuchajcie, do cięcia pianki koniecznie potrzebujemy bardzo ostrego nożyka, więc pamiętajcie, ostrzymy, wymieniamy ostrza, czy po prostu ostrzymy nożyczki po to, żeby ta linia cięcia była naprawdę czysta i ostra. I oczywiście też nóż, jaki kładziecie na piankę, pod kątem prostym, bo wszystkie inne kąty niestety zrobią nam bardzo brzydką krawędź, a tego nie chcemy. Dobra, czyli wszystko mamy wycięte, wszystkie elementy poszlifowane, powycinane. No nasze puzelki są. Teraz trzeba by to skleić w całość. Tak, musimy to poskładać. Tak, jakim klejem to kleimy? Wiesz co, wybory są do klejowo różne, co tak naprawdę masz w warsztacie i co wolisz, ale ja osobiście polecam albo kontaktówkę, czyli klej butapren, albo polecam właśnie kropelkę klej cyjonakrylowy. A klej na gorąco? Da się, ale wolałabym jednak, żeby to jednak był klej bardziej płynny, ponieważ on stawia mniej jakby grudek pod pianką, no i to będzie po prostu mniej widoczne. Przy takiej grubości pianki, jaką mamy, czyli tam właśnie jest piątka i dziesiątka, to jest ok, ale ciągle jednak ten im bardziej płynny klej, tym lepiej dla nas i dla wykończenia całego projektu. Dobra. Klejmy? Klejmy.
patrzcie. Takie no, ładne weszło. Słuchaj, co uważasz na razie? Nieźle. Nieźle? Nieźle jak na ten materiał, no ale to dalej, bo rozumiem, że jeszcze nie malujemy tego. Tak, jeszcze tego nie malujemy, ponieważ pianka potrzebuje troszkę obróbki przed nakładaniem jakiejkolwiek farby. I pierwszym krokiem będzie użycie opalarki. Czyli taki, dlaczego? Wiesz co, opalarka, która generuje bardzo ciepłe powietrze, nie dość, że zamyka pory w piance, więc ona jest troszkę gładsza, to również wyrównuje wszystkie nierówności i jakby troszkę tak spala, czy po prostu topi wszystkie jakieś tam biureczki, które mamy po szlifowaniu. Więc to jest bardzo ważny krok i myślę, że warto go też pokazać. Słuchajcie, również pianka jest lekko termoplastyczna, więc ona nie będzie reagować tak bardzo jak worby na ciepłe powietrze, ale ciągle można ją leciutko formować pod właśnie opalarką. I co teraz właśnie zrobiliśmy, czyli podgrzaliśmy naszą tarczę lekko od spodu ciepłym powietrzem i ją wyginamy do lekkiego kształtu właśnie takiego bardziej tarczowego. Że co, chyba kończyliśmy. Mm-hmm. Efekt końcowy wygląda tak. Mm-hmm. Słuchaj, no jak się czujesz w tym filmiku, po tym nagraniu, tym dwudniowym nagraniu właśnie z pianką? Jakie są twoje wrażenia? Troszkę lepiej, wiesz, faktycznie nigdy nie pracowałem z pianką. Mm-hmm. Troszkę się przekonałem, bo faktycznie łatwo się obrabia. To prawda. I w porównaniu do spienionego PCV czy drugu 3D nie wróci tak warsztatu. Jedynie wiesz, szlifowanie troszkę wróci. Szlifowanie wróci. Tak. I troszkę śmierdzi ten plastik dip. Ale ogólnie to też myślę, że jest wentylacji. Spoko, tak. Dużo więcej takich rzeczy możecie znaleźć na kanale Szapi, bo no, u mnie jest troszkę mniej, ale może teraz będzie już więcej, bo jednak może się wdrożyć. Mam nadzieję, bo to może to jest tak tani i faktycznie wieloużytkowy materiał, wielostronny materiał, naprawdę może go użyć do wielu różnych projektów. Mam nadzieję, że cię nim zaraziłam. No i mam nadzieję, że będzie fajnie i wam też również spodoba. Tak, także myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że tutorial wam się spodobał. Dzięki, że wpadłaś na mój kanał. Bardzo mi było miło. Subskrybujcie jej kanał, mój kanał, lajkujcie wszystko. Linki będą w opisie. Tak, dokładnie. Klikajcie, szukajcie piątek. Komentujcie, czy chcecie więcej takich filmów z Szapi. Polecać. I co? No ja myślę, że zostanę przy porządnych materiałach. No jak ci?